Dobrze. Słuchajcie, chcę powiedzieć dzisiaj o takiej rzeczy i chcę, żebyście troszkę sobie siebie pod tym kątem zbadali i przyjrzeli się sobie. O sprawie, która dotyczy inteligencji emocjonalnej. To jest taki miernik kompetencji człowieka w rozumieniu i rozpoznawaniu u siebie i u innych ludzi stanów emocjonalnych. Bo kiedy my komunikujemy się z ludźmi, to my jesteśmy zdani na rozpoznawanie swoich emocji i czyichś emocji. Bo jak tak nie będziemy robić, to nie będziemy mieli prawidłowej relacji z drugim człowiekiem. I tak jak jest ta inteligencja podstawowa, która mówi o tym, jaki mamy poziom pojmowania intelektualnego, tak inteligencja emocjonalna, ona odpowiada za to, jaki mamy poziom pojmowania emocjonalnego, jak my pojmujemy emocje ludzi i czy my w ogóle je pojmujemy. Bo jeżeli my nie pojmujemy emocji ludzi, to my nie będziemy mieli prawidłowej komunikacji z człowiekiem. Nie ma takiej opcji. A żeby pojmować emocje innych ludzi, to trzeba pojmować swoje emocje. Bo ta zasada zawsze, bo to wszystko bazuje na odgórnych zasadach. Tak jak kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Rozumiej bliźniego swego, jak siebie samego. Rozumiesz, o co chodzi? Odczuwaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie ma innej opcji. Więc jeśli rzeczywiście człowiek nie potrafi rozpoznawać swoich emocji, nie wie, co on czuje, nie wie, jak to się wszystko w nim układa, to tego nie odczyta w innych ludziach, będzie popełniał kardynalne błędy. I za te błędy będzie płacił czym? Rozjazdem w relacjach. Inteligencja emocjonalna jest odpowiedzialna za radzenie sobie z emocjami własnymi i emocjami innych ludzi. Czyli taki, jaki jest twój poziom, do tego, do czego się doprowadzisz, zaznaczam, bo to nie są wrodzone rzeczy. Tak jak inteligencja ogólna nie jest rzeczą wrodzoną. Nie ma takiego czegoś, to jest rzecz wrodzona. Ty się urodził inteligentny. Nie ma takiego czegoś. Kiedyś stwierdzono, że się ludzie rodzą inteligentni albo nie inteligentni. Rozumiecie? Ale to już dawno temu nauka odeszła od tego, bo to jest bzdura. Inteligencję ogólną można sobie poszerzać, albo też zawężać, bo też się można zawężać, jak się chce. Można się uwstecznić intelektualnie, prawda? Jest masa ludzi, którzy na przykład brała narkotyki i się uwsteczniła intelektualnie, tak? I tak samo z inteligencją emocjonalną, że można ją rozwijać, a można się uwsteczniać. Nie ma żadnego problemu. No można też jej w ogóle nie rozwijać. Zostawać na jakimś tam poziomie i to wszystko. Ja chcę dzisiaj, żebyśmy sobie przyjrzeli się cechom, które świadczą o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Wysokiej, ja tutaj biorę pod uwagę bardzo duże zróżnicowanie co do człowieka. Bo wysokiej to będzie dla każdego człowieka coś innego. Ale u każdego człowieka wysoka inteligencja emocjonalna jest pożądana. Dlatego, że nie jesteśmy w stanie po prostu być arogantami, jeżeli chodzi o ludzkie emocje. Po prostu. Zresztą przyjaciele, wiecie doskonale, że można być niesamowicie namaszczonym człowiekiem w jakichś dziedzinach, a mieć problemy z komunikacją z drugim człowiekiem, bo się na przykład właśnie nie potrafi rozpoznawać tego, co ten człowiek czuje. Nie czyta się go. I masa ludzi siebie nie czyta. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Czemu ty jesteś taki? Czemu ty tak się zachowujesz? A czemu ty jesteś taka? A czemu ty tak reagujesz? No właśnie powinieneś wiedzieć, czemu ona tak reaguje. I ty powinieneś wiedzieć, czemu on tak reaguje. Powinieneś tą
rzecz wiedzieć. Ale jeżeli ty tego nie wiesz, to znaczy, że też nie wiesz o swoich reakcjach. Olewasz swoje reakcje. Masa ludzi olewa swoje reakcje. Ludzie w ogóle myślą, że reakcja emocjonalna to jest coś takiego, co po prostu jest. O, poeta reaguje. Reagujesz jak chcesz. Masz prawo do reakcji, jakich chcesz. Ty nie jesteś skazany na reakcje emocjonalne jakieś. Jeżeli człowiek jest, bo wiecie, już pierwsza rzecz, to człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem skazany na tą reakcję emocjonalną. Bo na przykład rozpoznasz osobę u siebie, że jesteś skazany na tą reakcję. Co to znaczy, że jesteś skazany? Że ty reagujesz tak, mimo że nie chcesz, rozumiesz? To tu się powinna ci czerwona lampka zapalać bardzo poważnie. Bo albo jest bardzo silne zaburzenie w twoim życiu, albo ty zdemonizowany jesteś. Bo nie ma czegoś takiego, że człowiek wolny, człowiek zdrowy, on reaguje pod presją jakąś. Na przykład ludzie mówią, wiesz, bo ja jestem nerwowy. No jesteś nerwowy, bo nic nie zrobiłeś ze swoimi nerwami, to jesteś nerwowy. Albo na przykład, bo mnie można łatwo zranić. No można cię łatwo zranić, bo nic nie zrobiłeś z tym, żeby cię nie można było łatwo zranić. No taki jesteś, no. Albo ja jestem grubiański, no jesteś grubiański, bo jesteś grubiański. Bo się nie zrobiłeś człowiekiem nie grubiańskim. Prawda? Bo uważasz, że to jest coś, co ujdzie w tłoku. Nie ujdzie to w tłoku. Wiecie o tym, że wielu ludzi nie będzie nas chciało słuchać, jeżeli nie będziemy mieli uporządkowanych emocji? Wiecie, że nie będą od nas chcieli przyjmować Ewangelii? Wiecie, że nie będą od nas chcieli przyjmować proroctw? Nie będą od nas chcieli przyjmować objawień? Tylko i wyłącznie z jednego powodu. Ponieważ nie będziemy mieli należycie wysokiego poziomu inteligencji emocjonalnej. Oni nas po prostu oleją w życiu. Rozumiecie? Odsuną nas na boczny tor. Nie mówiąc o tym, że nie będą nas chcieli słuchać w takich interakcjach międzyludzkich, w pracy, w szkole. Rozumiesz? Nie będą chcieli. Dlaczego mieliby cię słuchać? Jeżeli jesteś dziś na przykład przełożonym i masz niską inteligencję emocjonalną, rozumiesz, to wcześniej czy później ludzie od ciebie odejdą z pracy. Wcześniej czy później po prostu odejdą. Jeżeli będziesz gdzieś liderem w jakiejś, w czymkolwiek, czy w jakiejś służbie, czy w jakiejś firmie, czy gdziekolwiek i będziesz utrzymywał ten niski poziom inteligencji emocjonalnej, to cię opuszczą ludzie. Po prostu. A dlaczego miałby cię nie opuszczać? Wiecie, dzisiaj to nie jest czas, że ludzie są skazani na jeden model przywódczy. Absolutnie. To wiecie, nie żyjemy w epoce, kurczę, w ogóle przede wszystkim żyjemy w centrum Europy, a dwa nie żyjemy, wiecie, 200 lat do tyłu. W ogóle żyjemy w wolnym społeczeństwie. Ludzie potrafią się odwrócić na palcach i w ogóle napięcie znaczy i odejść od ciebie. Zdaję wam te cechy inteligencji emocjonalnej, ale na początku chcę pokazać jakby podstawowy moduł tego. W ogóle człowiek, który ma wysoką inteligencję emocjonalną, to jest człowiek, który równoważy jednocześnie rozum i serce. Tak to nazwę. Nazwę to tak kolokwialnie może, ale równoważy rozum i serce. To jest w ogóle człowiek zrównoważony emocjonalnie, to jest człowiek, który równoważy rozum i serce. Jakby ten rozum i serce są podane w jednej dawce, równej dawce. Rozumiecie? W równej dawce. I ludzie, którzy mają rozwiniętą świadomość emocjonalną, podejmują decyzje, kierując się sercem, ale jednocześnie biorą pod uwagę logiczne argumenty. I to jest inteligencja emocjonalna, wysoka inteligencja emocjonalna, gdzie jest, ja zawsze to nazywam tak zwane rozumienie sercem. Rozumieją sercem.
Ale to nie znaczy, że to są ludzie, którzy są wyzbyci potrzeby argumentacji. Rozumiecie, oni nie mówią, nie, to mi nie musisz, ja jestem w ogóle, tutaj działam spontanicznie, emocjonalnie. Nieprawda. Nieprawda. Wręcz powiem, że ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej, oni mocno stąpają po ziemi. Oni mocno stąpają. To nie są jakieś takie ptaki, które, wiecie, latają w powietrzu i unoszą się na jakichś tam uczuciach. To jest nieprawda. Natomiast oni mocno stąpają po ziemi, natomiast oni komunikują się sercem. Czyli oni potrafią rozpoznawać przeżywalność emocjonalną innych ludzi w danej chwili i w ogóle. I oni umieją podejść w relacji do tego człowieka na poziomie jego stanów emocjonalnych. Rozumiecie? To jest tak, jak powiedzmy do dzieci podchodzimy inaczej, bo podchodzimy na ich poziomie emocjonalnym. Jaki mamy cel? No mamy cel wdrożyć w życie tych dzieci jakieś fakty. My tam chcemy fakty wdrożyć. My nie chcemy tym dzieciom zrobić chaosu emocjonalnego, tylko że my się w pewnym sensie zniżamy, to jest źle powiedziane. My wchodzimy w komunikację emocjonalną z tym dzieckiem, aby podać mu fakty. Prawda? I to jest inteligencja emocjonalna. I teraz to samo należy robić wobec wszystkich innych ludzi. No ale żeby rozpoznawać tą właśnie, ten poziom emocjonalności drugiego człowieka, to trzeba być bardzo świadomym własnych emocji. Bardzo świadomym własnych emocji. Inteligencja emocjonalna, ona nie ma nic wspólnego z przesadną emocjonalnością i nie ma nic wspólnego z impulsywnością. Rozumiecie? To ona nic nie ma wspólnego z takimi rzeczami, bo ludzie często mówią, bo ktoś jest impulsywny, to albo on wylewa swoje emocje. Nie, to jest po prostu turem. Rozumiecie? Impulsywność. To ja to nazywam nademocjonalność. To jest przebodźcowany emocjonalnie człowiek. Człowiek jest przebodźcowany emocjonalnie, rozumiecie, to on jest impulsywny. No dobra, dobra, dobra. Wiesz, wyraził się. No, człowiek się wyraził. No co, czy on wyraził emocje? No wyraził emocje. Prawda? Ale to jest nie do przyjęcia. Rozumiesz? To jest nie do przyjęcia. To się tak nie komunikuje do drugiego człowieka, bo drugi człowiek tego nie rozumie, tego nie przyjmuje, nie umie tego przyjąć wręcz. Bo zamyka komunikację. Oczywiście, że zamyka komunikację, bo przede wszystkim, wiesz, są różne osoby. Jedna cię uzna za idiotę i dojdzie do wniosku, że szkoda jej cennego czasu, żeby z idiotą przebywać. Druga cię uzna za człowieka niebezpiecznego i zacznie się ciebie obawiać. Rozumiesz? Więc na przykład na takie dwie grupy ludzi możesz trafić. Albo w ogóle kogoś ktoś zacznie ciebie obawiać, patrzy na ciebie w ogóle, wiesz, albo ktoś uważa, że jesteś w ogóle absolutnie nie, jakby nienormalnym człowiekiem. Więc albo cię ogląda jako pacjenta, albo cię ogląda jako uzurpatora. No. I to zamyka komunikację z tym człowiekiem. No jak tu się komunikować? Ani się nie chce komunikować z pacjentem, ani się nie chce komunikować z uzurpatorem, no rozumiesz? Więc to nie ma nic wspólnego z inteligencją emocjonalną, to właśnie, że ktoś jest, powiedzmy, wybuchowy emocjonalnie, albo cały roztrzęsiony, to jest nadpobudliwość. Prawda? I to jest normalne zaburzenie. Ale inteligencja emocjonalna wyraża się świadomością własnych emocji, zarówno tych przyjemnych, jak i tych nieprzyjemnych. To jest na dzień dobry. Czyli osoby dojrzałe emocjonalnie potrafią zaglądać w siebie i często zadają sobie pytania, co w danej chwili czują. Wiecie, rozumiecie, od czego się zaczyna? Od rozmowy z samym sobą. W ogóle. Żeby wejść na poziom taki,
jakby rozwoju inteligencji emocjonalnej, to my musimy siebie pytać, co ja czuję. Bo wiecie, uczucia są czymś takim, że one płyną w nas. Pojawia się coś i my jakoś się czujemy. Czujesz się zdenerwowany, czujesz się zagrożony, czujesz się wesoły, jakoś się czujesz. Prawda? I teraz ty musisz nauczyć się oglądać te rzeczy u siebie najpierw i definiować je. Jeśli chcesz skutecznie relacjonować się z drugim człowiekiem, nawiązywać z nim relacje, no to musisz czytać jego emocje. A żeby jego emocje czytać, musisz najpierw czytać swoje. To się naucz czytać. Jak się nauczyć, trzeba czytać. Nazywać te rzeczy. W ogóle zobaczcie, żeby wyrazić się do kogoś, na przykład powiedzieć tak: jestem niezadowolony z tego, co mówisz. Lub jak postępujesz, no to musisz w ogóle być świadomy tego, że ty czujesz niezadowolenie. Ty nie możesz mieć wachnięć w środku. Ja czasami się kogoś pytam, jak się czujesz? I ten człowiek bardzo często, na przykład jeśli jest to odrodzony z Bożego Ducha człowiek, wiecie, co on mi odpowiada? Odpowiada mi poprawnie, doktrynalnie, jak powinien się czuć. To jest bardzo, jak on się powinien czuć. Ale ja się nie pytam, jak on się powinien czuć. Ja się pytam, czy on, jak on się czuje. To jest moje też pytanie, czy ty umiesz odczytać swoje emocje? Czy ty potrafisz je odczytać? Bo jeśli ty nie potrafisz ich odczytać, to znaczy, że na pewno też nie potrafisz odczytywać emocji innych ludzi. Na pewno. Na pewno nie potrafisz. I tutaj nie chodzi o to, żeby wyjaśniać, dlaczego ty się czujesz niezadowolony. To nie mówimy o tym, tylko w ogóle, czy ty wiesz, jak się czujesz? No czuję się niezadowolony z tej sytuacji. Albo czuję się zraniony tym i tym. To mnie zraniło. To dlaczego jest świadomy, że coś go zraniło. Prawda? Czyjaś wypowiedź, że zraniło. Czyjeś postępowanie, że zraniło. Nie, nie, nie powinienem być zraniony. Prawda? Ale czy ty czytasz, jak się czujesz? Musisz to czytać. Bo potem dopiero jest układanie tych emocji, potem dopiero jest branie autorytetu nad emocjami. Rozumiecie, o czym ja mówię? Dopiero potem. Przepraszam, jak masz wziąć autorytet nad czymś, jak nie wiesz, co to jest do końca? Tak ty tym chcesz zarządzić. Jak? A rozumiesz? Na kury woła się, jak się woła? Cip, 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 na kury tak się woła, tak? Jak się na gęsi woła, powiedz mi? Też, też. Też, się woła na gęsi. Na kaczki. Na przykład, na kaczki. Na króliki truś, truś, truś. Nie wiadomo dlaczego te cholery przychodzą na truś, truś na przykład tutaj na Mazowiczu, a nie przyjdą na cip, cip. Ja nie wiem. Kury przychodzą na cip, cip tutaj na Mazowiczu, króliki przychodzą na truś, truś. Prawda. Łódzkiem też przychodzą. Na też na puszka z Łódzkiem. Podobne menażeria jest na przykład z Łódzkiem. I teraz o co chodzi? Bo i teraz jak na co zawołamy, to coś się tutaj nam objawia. Z naszymi emocjami jest dosłownie dokładnie tak samo. My musimy w ogóle wiedzieć, z czym my mamy do czynienia, żebyśmy to coś mogli nazwać i ewentualnie, jeśli to jest patologiczne, to wziąć na tym autorytet później. Ale najpierw to musimy wiedzieć, czy to jest królik, czy to jest kura, czy to jest kaczka. My musimy wiedzieć, co w nas drży, bo my nie możemy powiedzieć, precz szatanie od moich emocji, bo to jest bzdura, kompletna bzdura, bzdura, bzdura. Rozumiecie? Precz szatanie od moich emocji, proszę Cię. Po pierwsze, on Cię nie słyszy. Po pierwsze, po drugie, go nie ma przy tych emocjach. Rozumiesz, o co chodzi? Więc wiesz, co ty w ogóle robisz? Mówisz do powietrza, mówisz do niczego. Do niczego mówisz. Do niczego. Nic nie zrobiłeś. Ale to odeszło. Odeszło, bo na tym polega siła wewnętrznej perswazji. Jakbyś mówił dupa, 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 też by odeszło. Przecież ja to wiem. Rozumiecie? Ja naprawdę dziś to świetnie rozumiem. Jeszcze 15 lat temu byłbym w stanie się w to wkręcić, że to działa inaczej. Ale gdzie tak to działa? A to w ogóle zawsze tak działało.
Jeżeli chcesz uporządkować jakąś emocję w Duchu Świętym, to musisz wiedzieć jaką. To nazwij. Ludzie myślą, że emocje to jest paszka gwoździ. Wezmę garść, proszę Ciebie, rzucę, proszę Ciebie i wszystkie od razu się wbiją w odpowiednie dziury. Tak nie ma z gwoździami. Trzeba wziąć gwóźdź w jedną rękę, młotek w drugą. W odpowiednie miejsce puk, w odpowiednie miejsce puk. Nie ma tak, że Ty rzucisz gwoździe, proszę Ciebie, a potem rzucisz młotek i się wszystko wbije. Takiej rzeczy nie ma. Jeszcze nikt nie wymyślił takich metod. Rozumiecie? Osoby dojrzałe emocjonalnie potrafią zagłębić się w siebie i zadać sobie pytanie, co w danej chwili czują. Rozumiecie? Posłuchajcie. Osoby takie potrafią być w pełni obecne, dzięki czemu nie zatracają kontaktu ze swoim wnętrzem. Powiem wam coś o sobie. Ja w ogóle przez cały czas mam kontakt ze swoim wnętrzem. Przez cały czas, 24 godziny na dobę. I coś wam powiem. To jest podstawa mojej modlitwy. Moja modlitwa. Jakby ktoś mnie zapytał, jaki jest czpień twojej modlitwy, Artur, to ja odpowiedziałbym w ten sposób. Czpieniem mojej modlitwy jest to, że przez cały czas jestem obecny w swoim wnętrzu. Mam kontakt ze swoim wnętrzem. Kontakt mam. Ja nie tracę kontaktu z tym wnętrzem. Czemu ja nie tracę kontaktu? Bo tam Bóg siedzi. Teraz, jak ja chcę się do tego Boga, inaczej, jak ja chcę być z tym Bogiem w komunikacji, to teraz posłuchaj, to jest bardzo ważne. Jestem tu, a On jest wewnątrz. Powiem to tak roboczo. Między mną a Nim jest cała plejada moich uczuć i emocji. Między mną a Nim. I żeby być z Nim w kontakcie ustawicznym, ustawicznym podkreślam, tak? Muszę tę plejadę emocji i myśli mieć poukładaną w środku, żeby się tam poruszać. To nie może być jedna wielka niepoukładana góra. Ja i tak się przedrę przez tą górę. Każdy się przedziera. Wiesz, o co chodzi? Jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, więc możemy przez każdy bałagan wewnętrzny się przedrzeć i my się tam przedzieramy. I zawsze się przedziera człowiek od samego początku swojego zbawienia. Natomiast pytanie, ile zajmuje to czasu i ile traci się energii na to. Natomiast kiedy się chodzi w ustawicznej świadomości tego, co się czuje, i cię nie mówię o myślach, ale tego, co się czuje, prawda? A zresztą, jak się chodzi w świadomości tego, co się czuje, to się na pewno chodzi w świadomości tego, co się myśli. To jest zupełnie inna sprawa, no ale mówimy dzisiaj już o tym etapie emocji. A więc, kiedy człowiek chodzi w świadomości tego, co on czuje, to nie znaczy, że on ciągle o tym myśli, co ja myślę, jak ja się czuję. Wcale ja tam w ogóle nie myślę, jak ja się czuję. Ale kiedy dochodzi do sytuacji, w których ja muszę się zaangażować emocjonalnie, to ja świetnie wiem, co ja czuję w danej chwili. Wiem, czy to jest zadowolenie, czy niezadowolenie. Wiem, czy coś mnie rani. Wiem, czy coś mnie buduje. Bo jestem w pełni świadomy, jakby ciągle obecny. W pewnym sensie jestem obecny w dwóch światach. Tam, w tamtym świecie i w tym na zewnątrz. Cały czas taka, jakby rozumiecie, i to jest dojrzałość emocjonalna, że można być obecnym w tych dwóch światach. I nazywać, umieć nazywać te rzeczy. I potrafię je nazywać. Jak mnie zapytasz, jak ja się czuję, to ja ci powiem. Może ja ci nie powiem od razu w tej mikrosekundzie. Przez chwileczkę, przez kilka sekund się zastanawiam. Okej, no ja się tak czuję. Powiem ci, jak ja się czuję. Normalnie ci wysmaruję, jak się czuję. Powiem ci na przykład, że w ogóle wiesz. Ja nie powiem ci na przykład, że no wiesz, jestem zmęczony dzisiaj, bo
bo to też są, tylko to są odczucia fizyczne. Ale ja ci powiem, jak ja się czuję psychicznie. I powiem ci, jestem w stanie to wypowiedzieć do ciebie, jak się czuję psychicznie. Że jestem na przykład zadowolony, albo na przykład powiem, dzisiaj jestem trochę sfrustrowany tym, bo to dzisiaj na przykład, dzisiaj jestem, powiem na przykład tak, jestem dzisiaj w ogóle zadowolony. Jestem zadowolony, ponieważ naprawdę zrobiliśmy dzisiaj z Ewą kawał roboty. Tłumaczyliśmy ten list do Rzymian i powiem wam, że jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Bo popadają potężne, diabelskie warownie. Okazało się dzisiaj, że w ogóle ten zapis o tym homoseksualizmie to nie istnieje. Tego nie ma. Nigdy Paweł tego nie wspomniał. I kiedy ja to dzisiaj zrobiłem, to powiedziałem wow. To co innego tam jest napisane. Z drugiej strony ja jestem zezłoszczony wewnętrznie. Bo jak ja zobaczyłem, co oni z tym zrobili, ile oni włożyli w to pracy, żeby powstało takie coś. Jak powykrzywiali słowa, ale jak powykrzywiali? Jest napisane stworzenie, przetłumaczyli tak o stwórca. Do tego stopnia. A rozumiecie? W ogóle to szok. To już nie są błędy z cyklu odcienie szarości. To są rzeczy z cyklu czerń albo biel. Rozumiesz? Życie albo śmierć. Takie odcienie. A więc tak się czuję dzisiaj na przykład. Prawda? Mam takie odczucia. Jestem świadomy tych odczuć. Inteligencja emocjonalna wiąże się ze świadomością własnych emocji. Zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Pamiętajcie o tym. Nieważne, czy coś jest przyjemne, czy coś jest nieprzyjemne. Ważne, że umiesz to nazwać. A więc pierwsza rzecz to osoba, która ma świadomość, głęboką świadomość emocji, tak? Czyli jest, ma wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, to jest osoba, która widzi swoje emocje i umie je nazwać. To pierwsza rzecz, która w takim człowieku powstaje. Po drugie, osoby takie zachowują się w asertywny sposób. Zawsze postępują zgodnie ze sobą i są odporne na próby manipulacji ze strony innych ludzi. Rozumiecie, jaką broń wam daje? Człowiek świadomy swoich emocji i umiejący je nazwać będzie postępował tylko zgodnie ze sobą. Będzie miał taki projekt wewnętrzny, w którym sobie będzie postępował. I jak ktoś przyjdzie do jego życia i będzie chciał go zmanipulować, to on spojrzy w siebie i zobaczy rękę tamtego człowieka, który wsadza ją do niego, do środka i chce poburzyć mu te klocki. On ją zobaczy, tą rękę. Rozumiecie? Ja na przykład mam taką cechę, że nie można mnie zmanipulować. Jestem czaroodporny. Mam taką cechę, którą sobie wyrobiłem w Duchu Świętym. Rozumiecie? Czaroodporność. Nie trzeba gromić ducha czarów. Można być czaroodpornym. Jeżeli przychodzi coś do mojego życia i te coś, łamane przez ktoś, wmawia mi na przykład coś, czego we mnie nie ma, no to ja wiem, że tego we mnie nie ma. Albo jeżeli podważa coś, co we mnie jest, to ja wiem, że to we mnie jest. I widzę czarownika w tych słowach. Rozumiesz? Nie wiem, czy zauważyliście, ale ludzie przychodzą i wmawiają ci, jak się czujesz. Po prostu. A potwierdzą, jak powinieneś. Rozumiecie, ludzie śmią powiedzieć komuś, jak się powinni czuć. Szok. To jest absolutny brak szacunku dla człowieka.
Absolutny brak szacunku. Jeśli w relacji z drugim człowiekiem ty przekonujesz drugiego człowieka, jak on się powinien czuć. Przecież człowiek się czuje, jak się czuje. Tak? On się czuje, jak się czuje. Trzecia rzecz to jest to, że ludzie świadomi emocjonalnie potrafią elastycznie reagować względem pojawiających się okoliczności. Co to znaczy? Że nie trzymają się kurczowo swojej pozycji, lecz są w stanie podejmować ryzyko, kierując się własną intuicją. W ogóle wiesz o tym, żeby się kierować intuicją własną, czyli wewnętrznym przekonaniem, to ty musisz być świadomy swoich emocji? Bo inaczej będziesz miał zachwiane to. Rozumiesz? To będzie zachwiane. Jeżeli na przykład masz lęki. Masz, a co to są w ogóle lęki? To są stany emocjonalne. Ludzie mówią, to są duchy. To nie są duchy. Duch lęku, tak? Tak go sobie nazwijmy, jakiś tam demon. To jest postać, która stymuluje lękowe emocje. Przecież duch lęku to, przecież to duch. Tak? To duch. A emocje to są emocje. To, co ty czujesz, to nie czujesz ducha. W ogóle wiecie o tym? Że jeżeli odczuwamy lęk, to nie odczuwamy ducha. Nie odczuwamy ducha. Odczuwamy lękowe stany emocjonalne. I ty na przykład musisz umieć je nazwać. Żebyś w ogóle się mógł ich pozbyć, najpierw musisz uznać, że one są, a po drugie musisz umieć je nazwać. Jeżeli masz poukładane emocje, to nie będziesz kurczowo trzymał się zewnętrznych zasad różnych. Ja teraz nie mówię, że zasady są złe, zasady są dobre. Mówię o Bożych zasadach. Ale nie będzie to dla ciebie coś, rozumiesz, czego nie będziesz umiał na przykład rozciągnąć. Krótko powiedziawszy, nie będziesz miał kwadratowej mózgownicy. Rozumiesz? I na pytanie, dlaczego tak robisz, to nie będziesz odpowiadał, bo tak powiada Pismo. Nie odpowiesz tego. Bo to nie jest atut. Ja już dzisiaj, jest już tłumaczony w tej chwili trzeci list z Biblii, to ja już w ogóle, ja już teraz, tylko przy tym trzecim liście, już wiem, że w ogóle ja się nie mogę powoływać na te rzeczy. Ja naprawdę teraz, jak coś mam nieprzetłumaczone, to ja muszę naprawdę powiedzieć, że tak powiada komentarz. Bo ja już mam bojaźń. Rozumiesz, że tak powiada komentarz Biblia Warszawska. To tak by wypadało mówić, albo tak powiada komentarz Biblia Tysiąclecia. Tak by wypadało mówić w ogóle, jeśli mielibyśmy być obiektywni w tym zjawisku. A więc osoba poukładana emocjonalnie, mająca świadomość swoich emocji, umiejąca nazwać te emocje, to ona nie będzie kurczowo się trzymać ani skostniałych zasad, ani też swojej pozycji. Rozumiesz? Bo ona będzie wiedziała, co ona czuje. Ona będzie wiedziała i będzie umiała to nazwać. Nie będzie chaotycznie. Rozumiesz? Ona nie będzie ulegała chaosowi. Bo on mi powiedział. Nie. Wewnętrzne przekonanie, które działa w moim życiu, ono sobie jakby biegnie po równo poukładanych emocjach. Biegnie sobie po tym. Ono się nie ślizga. U niektórych ludzi wewnętrzne przekonanie wybiega z ich ducha i pierwszą rzeczą, którą robi, to przywala pyskiem w błoto, przebiegając po ich emocjach. One są ślizgie, rozumiesz, zielone, bagniste. Wiecie, o co chodzi? Wyobraźcie sobie to teraz.
wewnętrzne przekonanie, jak go chcesz sobie wyobrazić. Nieduży ludzik w kasku, tak, w ubraniu, w haki. Tak, wybiega szybko, rozumiesz, z twojego ducha, żeby przebiec i w ogóle wbić ci się do głowy, rozumiesz? Ale co przed nim? Ogromne lodowisko. Ogromne lodowisko, człowieku. Rozumiesz? Jak się utrzymać? Kurczę, chciałbym biec, ale się ślizgam. To się wszystko rusza, to się rusza. Rozumieć? Ale jak się nie rusza, to ten ludzik szybko wybiegnie z twojego ducha. On ma przyczepność. Rozumiesz? Tam są jasno poukładane rzeczy. Tak? To jest takie, to jest takie, to jest takie, to jest takie. Równa przestrzeń, tak? Księga Izajasza. Prostujcie ścieżkę Boga. Prostujcie. Gdzie? W środku, w sobie. Wyprostujcie mu ścieżkę. Jaką mamy prostować ścieżkę Boga? Jaką my ścieżkę mamy prostować? To jest ścieżka w naszej duszy, w środku. Rozumiecie? Żeby impulsy Bożego Ducha nie gubiły się w naszych niepoukładanych emocjach. Bo one się tam gubią. I ludzie potem nie wiedzą, a wiedzieć powinni. Ludzie ci nie zwracają do przeszłości i nie rozmyślają nad popełnionymi błędami. Rozumiesz? W ogóle ludzie, którzy mają poukładane emocje w środku, nie będą wracać nigdy do przeszłości, nie będą rozpatrywać w ogóle starych błędów. Będą skupiać się na tym, co mogą zrobić tu i teraz. To definiuje ludzi poukładanych emocjonalnie. Do głowy im nie przyjdzie. Mi na przykład, słuchajcie, słowo honoru, mi do głowy nie przyjdzie, żebym usiadł i rozważał swoją przeszłość w najmniejszym kawałku. W ogóle ja nie mam takich rzeczy, no. Co by było gdyby, a gdyby tamto, a ja zrobiłem taką rzecz, a to naprawdę było straszne, co zrobiłem. Ja nie mam takiego myślenia, bo mi moje emocje na to nie pozwalają. Ja nie mam takich związków emocjonalnych. Ja teraz nie potrafiłbym sobie położyć się i porozmyślać o tym, jakie błędy popełniłem. Ja tego nie umiem zrobić, bo w mojej głowie nie ma takich modułów emocjonalnych. A jeżeli na przykład w czyjejś głowie są takie moduły emocjonalne, że ktoś może to zrobić, to świadczy o tym, że należy rozbudowywać inteligencję emocjonalną. A nie gromić duchy jakieś. Precz duchu przynoszący mi rozważania starych grzechów. Precz. W ogóle nie wiecie, nie wiem, czy zauważycie, że charyzmatycy są mistrzami w nazywaniu duchów. A rozumiecie? Lepsi jak katolicy. Lepsi niż katolicy. A przynajmniej jest stała nomenklatura, bo tam nie można u katolików nic dodać. U nas można dodać cały czas. Duch odpowiedzialny za przypominanie mi starych grzechów. Taki duch. Ja przypuszczam, że 2000 lat temu nikt by takiej składni nie zrobił. A na pewno nie Paweł. Bo jak go coraz lepiej rozumiem, to wiem, że by tego nie zrobił, nie? To są po prostu nasze stany emocjonalne. Niepoukładane emocje, inaczej, nieznane nam emocje, emocje, których też nie nazywamy, nie znamy ich po imieniu, one robią nam w głowie melanż. To one nam to robią. Bo jeszcze raz mówię to, co mówiłem wcześniej, jakże mam spacyfikować w Duchu Świętym coś, czego nie znam. Albo wypieram to na przykład, prawda? Kurczę. To jest bardzo kolejną rzeczą, którą ludzie, co definiuje ludzi o wysokiej inteligencji emocjonalnej, to jest to, że potrafią łagodzić konflikty. Oni łagodzą konflikty. Ja już nie mówię, że wchodzą w konflikty.
Oni mają umiejętność łagodzenia konfliktów. Człowiek inteligentny emocjonalnie jest świetnym mediatorem. Świetnym mediatorem. Wie, w jaki sposób załagodzić konflikt w grupie, aby każda z jego stron czuła się usatysfakcjonowana. Rodzi się w człowieku mediator. Dlaczego? Kim jest mediator? Mediator to jest człowiek, który ogląda dwie strony medalu jakiegoś konfliktu na przykład i ponieważ zna emocje, to potrafi taki konflikt zażegnać. Albo inaczej, przedstawić projekt zażegnania konfliktu, bo oczywiście każdy ma wolną wolę i jak wiecie, są ludzie tak uparci, rozumiecie? Ludzie są w ogóle bardziej uparci niż diabeł. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Bo jak diabeł się przeciwstawić, to ucieknie od ciebie, a człowiek nie. Człowiekowi się przeciwstawić, to jeszcze ci na głowę skoczy. Diabeł się przeciwstawić, to ucieknie. Rozumiecie? Jak powiada pismo, jak powiada content, jak się powiada, komentarz warszawski. Ale człowiek nie ucieknie. Człowiek ci się załaduje na głowę i dalej ci będzie truł. A ty będziesz gromił diabła. To nie diabeł, bo on uciekł. Ty się zbliżyłeś do Boga. Nie wiem, czy wy to rozumiecie, to jest bardzo ważne. Ty się zbliżyłeś do Boga, przeciwstawiłeś się diabłu, a on uciekł. To, z czym masz teraz do czynienia, to albo ze swoimi myślami, albo z drugim człowiekiem. Bo tam nie ma diabła. Bo inaczej w ogóle kłamałoby to pismo. Okay? Kłamałby ten Bóg. I ludzie najczęściej mają problemy, rozumiecie, ze swoimi emocjami, albo z emocjami innych ludzi, którzy siedzą im na głowach. Albo są w ich środowisku i w ogóle walą w nich przez cały czas w ogóle swoje niepoukładane życie. Rozumiecie? Człowiek, który ma poukładane w ten sposób emocje, wywiera na ludzi uspokajający wpływ. A inni chętnie proszą go o rady. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest zgrany i efektywnie komunikujący się zespołem. Ten człowiek już to wie. Dlaczego on to wie? Bo zna swoje emocje. Bo potrafi je nazwać. Osoby mające wysoką inteligencję emocjonalną są empatyczne, czyli respektują uczucia innych ludzi. Potrafią słuchać oraz prawidłowo odczytywać ich stany emocjonalne. Są empatyczne, mówiliśmy o empatii. Dzięki temu wzbudzają zaufanie i zjednują sobie innych ludzi. Kiedy sobie będziesz zjednywał innych ludzi? Kiedy będziesz empatyczny. A kiedy będziesz empatyczny? Kiedy będziesz rozumiał emocje innych ludzi. A kiedy będziesz rozumiał emocje innych ludzi? Jak będziesz rozumiał swoje. Swoje. Swoje emocje. Będziesz umiał je nazwać. Ja nie mówię, że to od razu przychodzi każdemu tak łatwo, fiu, fiu, fiu. Nie każdemu to przychodzi łatwo. Jak się tego nie robiło, jak się to miało w zaniedbaniu, to przychodzi trudno. Rozumiesz? Jak się żyło w zakłamaniu przez lata, to przychodzi trudno. Jak się żyło w wyparciu różnych emocji przez lata, to przychodzi trudno. Co na terapiach, kiedy sobie prowadzimy terapię, co jest dla ludzi najtrudniejsze? Że mają mówić o swoich w ogóle emocjach. Powiedz właśnie, powiedz o tym, opowiedz. Tak? Nieco zrobiłeś, bo to też, prawda? Ale nieraz w ogóle powiedział, co czułeś, prawda? Co się działo z tobą wtedy? Proszę, opowiedz. Kiedy na przykład straciłeś to czy tamto, co czułeś? I człowiek myśli, no, co czułeś? No musimy to wydobyć, no co czułeś wtedy? No byłem zły, halleluja! Byłeś zły!
Co miałeś w sobie? Złość! Złość! Powiedz złość! Złość! Jestem zły! Jestem świadomy tego, co to jest złość! Świadomy jestem! Świadomy jestem! Nie karcimy tego, nie osądzamy tego, nie mówimy, nie możesz być zły. Nie, zanim ja powiem do kogoś, nie możesz być zły, to najpierw ja muszę być pewny, że ten człowiek wie, co to jest bycie złym i rozpoznaje złość u siebie. Ja dopiero wtedy przyjdę do niego i powiem, ok, jesteś gotowy. Siadaj. Będziemy rozmawiać o tym, jak pokonać złość. Ok? Ale najpierw powiedz to. Powiedz, co czujesz. Tak? Bo ja miałem rodziców, co o mnie dbali. Co czułeś do swoich rodziców? Nie no, oni ogólnie byli. Co czułeś do swoich rodziców? Nie no, taki w ogóle to nie byli. Co czułeś do rodziców? Zabić ich chciałem. Tak! Czułeś do swoich rodziców chęć mordu. Tak? Powiedz o swoich uczuciach do tych rodziców. Wykrzycz te uczucia. Dopiero teraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób w ogóle tą rzecz mamy uzdrowić, bo ona jest negatywna. Ale w inteligencji emocjonalnej nie poruszamy się w tematach negatywne, nie negatywne. Tak jak w inteligencji ogólnej nie poruszamy się w tematach, czy wiedza, którą mamy, jest dobra, czy zła. Rozumiecie, o co chodzi? Jak nam robią testy na inteligencję, to się tam nie ma, że... A to jest nieodpowiedź na takie pytanie. Nie powiem. No takie pytanie. My kiedyś dawaliśmy ślub takim ludziom, czy nie my, byliśmy przy ślubie takich ludzi i ta kobitka z tym łańcuchem, jak ona się nazywa, urzędniczka taka. No i mieszczą. No tak. Czy ślubujesz... Co jak to było? Czy ślubujesz wierność i uczciwość mam... Aha! Nie. Chciałbym ja wam tego nie powiedzieć. Chodziło o to, że generalnie ludzie chcieli bardzo powiedzieć w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, bo oni powiedzieli w ogóle, że stojąc przed urzędnikiem, tak, że będąc urzędnikiem, jak to się mówi? Że tak, że przed urzędnikiem państwowym stojąc, czy deklarujecie się w ogóle, wiesz, czy przysięgacie, że będzie mężem, i tak, a oni obydwoje, że nie przed Jezusem stoją, a stoją przed tą kobietą z tym łańcuchem. Ja już się trzymam za głowę, mówię, no wstyd, jak się masz, rozumiesz, o co chodzi. No i to dalej. Ale czy przed urzędem tutaj w ogóle, w imieniu Jezusa, to tak, to nie. Ja mówię, no nie dostanę tego ślubu, jak się nie opamiętają teraz, no rozumiesz, o co chodzi. No muszę się opamiętać. No muszę się opamiętać. A namaszczeni ludzie. Dostali? Dostali, bo się wreszcie opamiętali. Wreszcie ta urzędniczka się nie nawróciła. Ta urzędniczka natomiast ona się ugięła przed tym, bo ona wreszcie powiedziała, tak, rozumiem państwa, że państwo jesteście wierzący, ale coś tam, bo teraz to trzeba tak zrobić. I oni wreszcie na tą łopatologiczną taką informację, wreszcie powiedzieli, że się zgadzają przed tym urzędem, tutaj, że to mężem i żoną będą. Rozumiecie? Nie ma już tych ludzi z nami, ale generalnie zostało mi to w pamięci, ponieważ to świadczyło o tym, jak ci ludzie są jakby nieświadomi pewnych rzeczy. Jakby oni wiedzą, że one są, tylko oni wypierają te rzeczy. Człowiek teraz, który ma niski poziom inteligencji emocjonalnej, To jest człowiek, który on nie będzie empatyczny, bo on nie będzie rozumiał emocji innych ludzi. Rozumiecie, tak jak dziecko jest nieempatyczne. Jest małe dziecko, to jest w ogóle nieempatyczne, bo ono nie rozumie. Ono rozumie, że ona ma się najeść, ma być mu ciepło, a jak mu nie dasz, to ono się rzuci na ciebie. Albo cię steroryzuje płaczem, krzykiem, wrzaskiem, czymś tam. Rozumiesz, bo wiesz, dzieci są w ogóle nieempatyczne. Że muszą uczyć dopiero, się uczy właśnie dzieci empatii, prawda? Więc czyli czego? Tej świadomości emocjonalnej, bo tych dzieci się od początku w ogóle wskazuje. Wiesz, to czujesz, no to powiem ci, tam wiesz, Krysia, bo czujesz to, to jest to, prawda? I to do tego doprowadza i Krysia, i ona sobie dopiero trybi później.
potrafią nad sobą panować. Doskonale radzą sobie ze stresem i bardzo rzadko ulegają emocjom wbrew wszystkiemu. Widzicie? Ludzie mega emocjonalni, a nie ulegają emocjom. To jest inteligencja emocjonalna. Ja jestem cholernie emocjonalnym człowiekiem. Ja jestem bardzo wyzwolonym emocjonalnym człowiekiem. Pokazuję swoje emocje. Ja naprawdę, zapytajcie Agaty, czy coś, ja pokazuję swoje emocje. Nawet i potem jest trudno przez to, ale te emocje się, ja pokazuję te emocje, bo ja tak czuję. Prawda? Ale co robię? One mną nie władają, czyli ja jestem w pełni świadomy okazywania swoich emocji. A rozumiecie, czym mówię? W pełni świadomy. Czyli jeśli ja się gniewam, posłuchaj, i wyrażam swoją złość na przykład, to ja to robię w kontrolowany sposób. Tak jak kontrolowany poślizg. Religia kiedyś mnie nauczyła, żebym tego nie wyrażał, ja to dusiłem w sobie. Rozumiecie, resztki głosów nie wypadały. No. Bo ja w ogóle, mnie nauczono, że ja nie mogę mieć takich emocji. Ale Bóg o tym nie uczy. Bóg uczy, że możesz mieć takie emocje, tylko musisz nimi zarządzać. Tak jak się zarządza wszystkim innym, tak się zarządza swoimi emocjami. Wszystkimi emocjami. Zarządza się złością, zarządza się gniewem, zarządza się w ogóle wrażliwością, zarządza się w ogóle miłosierdziem. Wszystkim się zarządza. Zarządza się. Ale kiedy się to jest, kiedy jesteśmy świadomi tego, jakie mamy emocje i umiemy nazwać te emocje. Ja bardzo naciskam na nazwanie tych emocji. Bo co jest nazwane, to otrzymuje imię. Dasz czemuś imię, to potem to wołasz co? Po imieniu. Nadaj czemuś imię, to będziesz to wołał po imieniu później. Rozumiesz? Dostaliśmy psa, nazwaliśmy go Kerry i wołałem dobrze Kerry, po imieniu Kerry. Kerry i ona przychodzi. Leży na ruchu Kerry, ona podnosi głowę. Jak ja mówię Halina, to ona nie podnosi głowy. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ona jest Kerry. I teraz na słowo Kerry, ona robi różne rzeczy. Siada, przychodzi, jak nakazuje zostawić coś, to zostawia. Na przykład idziemy i leży gówno, no nie? I ona będzie chciała zeżreć to gówno. Ja powiem, Kerry, nie rusz. Tak? A jak powiem, Halina, nie rusz, to ona zeżre. Czemu? Bo nie jest Haliną. Ona nie komunikuje ze mną na poziomie ja, Halina. Emocja, jak jest nienazwana przez ciebie, ona nie komunikuje z tobą. Ty jej nie nazywasz. A, to jest coś. Co to jest? No takie coś czuję. Ale co czujesz? No co czujesz? Weź to nazwij. Co czujesz? Jak to nazwiemy? Gwóźdź? Szyba? Nie, to strach jest. A, to strach. Strach czujesz. To ta emocja to strach. To zapamiętaj, że ta emocja to jest strach. To jest strach. 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 Powtórz to sobie 1500 razy. Naucz się imienia tej emocji. Zapamiętaj, co towarzyszy tej emocji. Rozumiesz? Nazwij to. A potem jak temu czemuś rozkażesz po imieniu, w imieniu Jezusa, to coś zamknie ryj. A jak będziesz krzyczał, wzywam imienia Jezus nad wszystkimi moimi emocjami. To się zestarzyłeś. I pewnie się poukładasz tam kiedyś, no bo rozumiesz, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, tylko w ogóle w jakim wieku. Bo to jeszcze o to chodzi. Bo to jakbyśmy na tej ziemi, proszę ciebie, wiesz, tyle lat, proszę ciebie, co Thor, rozumiesz na przykład, że tam, wiesz, 1500 dla ciebie to jest leberko, to ty rzeczywiście możesz sobie pozwolić na przykład na to, żeby się tam w ogóle sobie układał, wiesz, w taki sposób te rzeczy. Ale ty nie masz tyle lat. Trochę mniej. Trzeba technikę obrać. A więc osoby poukładane emocjonalnie potrafią powstrzymać się przed impulsywnymi reakcjami, ponieważ zdają sobie sprawę z ich negatywnych konsekwencji. Bo jeśli znasz swoje emocje, jeśli nazwałeś je po imieniu, jeżeli nadałeś im imiona,
to ty wiesz, które są dobre, a które są złe. I ty zaczynasz zarządzać nimi. I to się pojawia w tobie i ty wiesz, że to okej, to Heniek i Zdzisiek. Oho. A Heniek i Zdzisiek są niedobrzy. Gasimy, gasimy, gasimy. Rozumiesz? Milcz w imieniu Jezusa. Milcz. Ale kiedy się podnosi coś innego, rozumiesz? Coś pozytywnego, to nie gasimy. Okej? Okay? Więc to jest znajomość twoich emocji, nazwanie tych emocji powoduje, że to nam cholernie ułatwia zarząd nad nimi. Bardzo to nam ułatwia. Wewnętrzne napięcia rozładowują tacy ludzie w zdrowy sposób. Na przykład uprawiając sport, rozmawiając z ludźmi, jakkolwiek. A nie w ten sposób, że szaleją, biją głową o ścianę, płaczą. Rozumiecie, o co chodzi? Albo modlą się modlitwami niewiary. Jak to u wielu charyzmatyków jest w zwyczaju. Zamodlę to. Pamiętam, zamodlę równa się zepchnę w podświadomość. Rozumiecie? Zamodlę równa się zepchnę w podświadomość. Nie zamodlisz emocji. Poza tym modlitwa to nie jest kurczę jakaś czarna maś, którą się marzemy od środka, żeby nie było widać, jacy jesteśmy. To nie jest do tego modlitwa. Nie do tego ona służy. Zamodlić. Nie zamodlić. Wyrozmawiać to coś innego. Jak usługujemy małżeństwo, to musimy ludźmi rozmawiać ze sobą. Rozmawiać. O, rozmawiać. O czym? O tym, co czujesz. Porozmawiaj o tym, co czujesz. Nie co macie zrobić, co macie kupić, ile rzeczy macie jeszcze przed sobą, tylko co czujesz. Nie rozmawiać o Biblii w małżeństwie, nie rozmawiać o tym, w co się tam wierzy, bo tu wszyscy w tym kościele wiedzą, w co się wierzy, wszyscy wiedzą o Biblii, tu wszystko wiadomo, jest wszystko wiadomo. Tak? Trzeba rozmawiać o tym, co się czuje. Albo on nie rozmawia ze mną o tym, co się czuje. Bo on nie chce rozmawiać o tym, co czuje. Na terapii. Jak ktoś nie chce rozmawiać o swoich uczuciach, na terapię. Każdy. Każdy człowiek, który nie chce rozmawiać o swoich uczuciach. Bo człowiek, który nie chce rozmawiać o swoich uczuciach, to jest człowiek, który jest spycha. Albo im nie nadał rangi, czyli był arogancki wobec tego. Zepchnął je, uznał, one są nieważne. Rozumiesz? Albo jest pod wpływem różnego rodzaju kłamstw, mówiących, że w ogóle są cele wyższe. Tak? Porozmawiajmy o wizjach od Pana, porozmawiajmy w ogóle o tym, porozmawiajmy o tamtym. Co tu o wizjach rozmawiać? Nie rozumiem. Po co? Wizja jest i koniec. Słowo wiedzy jest. To wszystko jest. Ja nie wiem, o czym tu rozmawiać, jak to od Pana. Rozumiecie, o co chodzi? Przepraszam, o czym rozmawiać, jak to się od Pana? O czym? Na pewno. No, na pewno. No, jesteś od Pana, to jesteś od Pana. A emocje są z twojej głowy. Siedzą w głowie. To porozmawiamy o tym, co jest w twojej głowie. Bo rozmowa tutaj nam pomoże. Rozmowa o wizji nie pomoże. Rozumiecie? Ludzie w ogóle chcą rozmawiać o tym, co jest nieistotne. Napisałem artykuł, jakiś tam błędów nasadziłem, ktoś mnie poprawił, chyba Nina albo Basia, nie wiem, które z nich nie poprawiło. Na szybko coś tam pisałem, a już jakaś tam osoba wysmarowała, bo błędy. No błędy ja wiem, no nie sprawdziłem, powinienem sprawić, zapomniałem. Wiem, że jest Nina na straży, wiem, że jest Basia na straży, wezmą mnie, poprawią, kurczę, wiesz. Zawsze wiem, że są mądrzejsi ode mnie i ja nawet jak ktoś tam wysmaruje, co nie należy, to ludzie mądrzejsi po mnie to wezmą poprawę. No, no, to nie powie słowa o dobrym artykule człowiek, tylko powie, że błędy zrobione. No to wiem, że błędy. No w porządku, no. Ja wcale się nie tłumaczę, bo powinienem sprawdzić to wszystko. Ja wcale nie tłumaczę się z tego.
No ale, no ale na drugim miejscu te błędy Holender. No. Na pierwszym miejscu. To jest w ogóle treść tego, co w ogóle napisałem. To fajnie tą treść wziąć, a tam to też, no to okej, okay, to popraw błędy chłopie, no poprawię, super. A bo, wiecie, bo, dlatego ludzie nie chcą rozmawiać o tym, co ważne. Nie rozmawiamy w małżeństwie o tym, co czujemy, tylko właśnie rozmawiamy o planach, o dzieciach, o szkole, o nie wiem. Czy też nawet w relacjach międzyludzkich. Prawda? W kościele. Bardzo dobrze, jakby ludzie rozmawiali o tym, co czują. Było dużo lepsze. Zbliżyliby się do siebie. W ogóle wiesz o tym, Dawid miał jednego przyjaciela, prawdziwego, Jonatana. Pamiętacie? I w ogóle tam jest opisane, w ogóle o Jonatanie takie coś, że to był człowiek, któremu Dawid powierzał tajemnicę swoją. Jak w ogóle się w to wczytasz, to nie chodziło o to, że tam Dawid mu klepał do ucha, jakie tam ma Dawid tajemnice. Wiesz, Jonatanie, mam taką tajemnicę, że wczoraj utukłem jednego Filistyna, zabrałem mu 3 owce. Taka tajemnica, nie mów nikomu, żeby nie przyszli się podzielić. Rozumiesz, o co chodzi? On się dzieli z nim czym? Swoimi emocjami. Skąd ja w ogóle to wiem? Bo czytam Pismo Święte. I tam jest napisane, że on pokochał go czym? Duszą swoją. Dusza Dawida pokochała Jonatana. Psychika Dawida. Tam jest hebrajskie słowo nefesh. On pokochał go nefesh. Nefesh. Jest napisane, jak kobiety się kocha. Tak go pokochał. Czyli co on mu robił? On mu się zwierzał, Dawid. Był królem, rozumiecie? A on się zwierzał Jonatanowi. On mu powierzał swoje emocje, mówił mu o tym, co czuje. Bo to jest głębia nefesh. A więc wiecie, jak się przyjaciół w ogóle zdobywa? Że się przychodzi do ludzi i się opowiada ludziom, co się czuje. Tak się wchodzi w relacje przyjacielskie z ludźmi. Takie mamy wzory od Boga, prawda? No ale żeby tak robić, to trzeba najpierw swoje emocje znać i wziąć je ponazywać. Bo tak to o czym będziesz rozmawiał z człowiekiem? O tym lodowisku, co masz w środku? To ci się w ogóle, rozumiesz, objawienia Boże ślizgają na tym i nie mogą wyjść jak trzeba. Trochę nie ma o czym gadać. Nie? Ludzie tacy są panami własnych emocji, dlatego inni ludzie czują się bezpiecznie w ich towarzystwie. Nie podejmują pod wpływem emocji pochopnych decyzji, których mogliby się później żałować. A więc ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej nie działają pochopnie. Są roztropni. Zobaczcie, paradoksalnie, im bardziej emocjonalny człowiek, rozumiecie? Im bardziej świadomy swoich emocji, tym bardziej bezpieczny. Co robią dalej? Kierują się wewnętrzną motywacją. W celu utrzymania wysokiej motywacji nie potrzebują zewnętrznych zachęt, ponieważ chęć do działania znajdują gdzie? W samych sobie. Czujesz to? Wewnętrzny coach. Ktoś mówił, to Duch Święty. Ja mówię, nie. Przestań. Duch Święty jest od prawdy i od miłości. Daj mu robić, co do niego należy. Dobrze? To twój poukładany system emocjonalny jest twoim coachem. Jesteśmy tak odważni i zdecydowani, jak jesteśmy poukładani emocjonalnie wewnętrznie. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żeby się to rozumieli. Człowiek się czuje pewnie na zewnątrz, tak jak się czuje pewnie w swoich emocjach. To jest istota rzeczy. Ja się bardzo dobrze czuję pewnie na zewnątrz, bo ja jestem pewny swoich emocji. Pewny swoich emocji. Pewny. Rozumiecie? Wiem,
co czuję. Wiem, jak bym zareagował. Mam stałe emocje. Jak to wyłączysz, to potem włączysz, to skleisz później, tak? To wyłącz to. Dane emocje. Jesteś w stanie tworzyć racjonalne przestrzenie do życia. Praktyczne przestrzenie. Rozumiecie? Żadna sytuacja cię nie zaskoczy. Żadna. Nie podniesie się w tobie wszystko. Bo raptem coś się stało. Nic się nie stało. Oto po prostu kolejna sytuacja, której trzeba zaradzić, a ty na pewno to zrobisz. I nie jest to jedynie doktryna, która jest w człowieku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ale jest to podstawa emocjonalna, na której niestety, ale wszystko się opiera w naszym życiu, przyjaciele. Emocje można albo wyprzeć, albo je ułożyć. Rozumiesz? W innym wypadku, jeżeli one są nieułożone, rozumiesz, to będą biegać jak wariatki. A kiedy one będą wyparte, to wcześniej czy później, w najmniej oczekiwanych sytuacjach, zadziałają w ogóle niezgodnie z powziętym planem. Takie one są. Ludzie, którzy mają poukładane swoje emocje, są ich świadomi, umieją je nazywać. Są też świadomi swoich celów, potrzeb oraz wartości i zawsze postępują zgodnie z nimi. Czyli nie można tych ludzi wykoleić. Nie można. Nie można im przetłumaczyć czegoś. Mnie nieraz ludzie próbowali przetłumaczyć. Arturze, ale to inaczej. Ja mówię, nie, przyjacielu, to tak. Tak i do końca tak. Tak i do końca tak. Rozumiecie? Kiedy cały świat drżał przed zimną wojną, a na amerykańskim stanowisku prezydenta siedział, moim zdaniem, najlepszy prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan, który miał bardzo poukładane emocje. Bardzo szanuję tego człowieka. Zresztą sam się określał jako narodzony z Bożego Ducha. Kiedy zadano mu pytanie, panie prezydencie, sytuacja jest tak napięta, jak nie była nigdy. Związek Sowiecki grozi atakiem nuklearnym na Stany Zjednoczone. Jego wypowiedź była taka. Związek Sowiecki? A, już go wytarłem z mapy świata. To ja mam przycisk do największego arsenału nuklearnego. I zakończył rozmowę. Mówi, Związek Sowiecki? Już go wytarłem. Rozumiecie? To nim posłużył się Bóg, aby nie doszło do katastrofy. A Ronaldem Reaganem się posłużył Bóg. I jego wewnętrzną siłą. Rozumiecie? Taka jest prawda. Człowiek, który ma poukładane emocje, łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Posiada niebywały dar nawiązywania nowych relacji, w czym pomaga mu empatia i wysoko rozwinięta zdolność komunikacyjna. Często w trakcie rozmowy zadają pytania i potrafią sprawić, aby ich rozmówca poczuł się kimś ważnym i docenionym. Dlaczego? Bo wiedzą, w które dzwonki uderzyć. Wiedzą, gdzie uderzyć młoteczkiem. Bo wiedzą o tym, co w nich jest. I wiedzą,
kiedy ktoś uderza w nich młoteczkiem, w te dzwonki, to jak ich to podnosi? Wiedzą, że jak ktoś ich chwali, to czują się lepiej. Ja, jeżeli mnie ktoś chwali, czuję się lepiej. Ja lubię być chwalony. Ja mogę żyć bez chwalenia. Ale jak mnie zapytasz, Artur, lubisz być chwalony? Tak. Może to brzmi żałośnie, przyjaciele, ale ja lubię być chwalony. Bo jestem świadomy swoich emocji. Ja nie powiem do ciebie, wiesz, mi zależy. Właśnie mi zależy. Właśnie mi zależy. Dlatego, że ja się lubię dobrze czuć. Rozumiesz? I teraz, skoro ja lubię być chwalony i kiedy ktoś mnie pochwali, to ja dobrze się czuję. Jestem świadomy tych emocji odpowiedzialnych za te dobre samopoczucie, które poruszają się w wyniku pochwalenia mnie. To co teraz robię? No dokładnie robię to samo drugiemu człowiekowi. A więc znając moje emocje, wiedząc co na nie działa pozytywnie, mogę robić to coś drugiemu człowiekowi, bo wiem, że u niego też to zadziała pozytywnie. Bo też jest taki żałosny jak ja. Rozumiesz? Po prostu. On, a ktoś mówi, nie, mi nie zależy na tym, żeby mnie chwalić. Nie ma takiego człowieka. Nie ma takiego człowieka na świecie, co mu nie zależy, żeby go pochwalić. Bo im bardziej człowiek ma rozwiniętą inteligencję emocjonalną, tym bardziej on wie, co sprawia komu przyjemność. Lubię czekoladę. Dobrą czekoladę. I teraz na czym rzecz polega? Im bardziej jestem świadomy tego, że lubię czekoladę, tym większą przyjemność z jedzenia czekolady mam. Jeżeli w moje ręce trafia dobra czekolada, to nie robię czegoś takiego i nie zżeram. Ja się nią delektuję. Ja się nią sycę. Rozumiesz, o co chodzi? Cieszę się, bo rozcieram ją sobie językiem po podniebieniu. Czy nie stać mnie na inno, na kupienie drugiej? Stać mnie. Tu nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja wykorzystuję ten element do tego, aby się dobrze czuć, bo jestem świadomy, co sprawia mi radość. To moja świadomość pozwala mi czerpać z tej czekolady tysiąckrotnie więcej niż komuś, kto jest tylko po prostu najarany jak szczerbaty na suchary, na cukier. Rozumiesz? Tamten chce ją zeżreć. 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 Rozumiesz? Jak ja sobie kupuję wino dobre, to siedzę i się sycę tym winem. Ale kiedyś, lata temu, nie wiem ile miałem lat, 16 powiedzmy, czy 17, zadawałem się z takim elementem patologiczno-wywrotowym, który to element pijał wina. Ja pijałem te wina z nimi, w ogóle uważałem się za kogoś ważnego, bo oni byli ode mnie tam po 15 lat starsi, rozumiesz o co chodzi? I oni tam stali, masz mało, pij wino. I ja te wino piłem z nimi pro ciebie. I w ogóle ja sobie czasami teraz przypominam, jak sobie nalewam w mój piękny, dobry kieliszek, dobrego włoskiego wina. Rozumiesz o co chodzi? Ja sobie nalewam i piję. Ja sobie przypominam, jak te tam 30 powiedzmy lat temu, te pryty takie człowieku, rozumiesz, pod tytułem, rozumiesz, nie wiem, uśmiech samuraja czy inna cholera, rozumiesz, za 7,50, proszę ciebie, wiesz, piło się, a to się żarło tym. To się waliło z łokcia, rozumiesz, o co chodzi? To się waliło z hejnału, proszę ciebie, się piło, dobra, hamuj, 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 proszę ciebie, następny, ale leciała ta butla, wiesz, wszyscy pili. Teraz tak, ja się pytam, w jaki sposób ja bym mógł to osiągnąć, gdybym nie miał rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Nie mógłbym tego zrobić. Nie mógłbym sobie sprawiać radości. A nieumiejętność sprawiania sobie radości spowodowałaby, żebym nie mógł innym ludziom sprawiać radości. Ludzie tacy też potrafią przyjmować krytykę. Człowiek, jak jest poukładany emocjonalnie, potrafi przyjmować krytykę. Są otwarci na konstruktywną krytykę i chętnie z niej korzystają w celu własnego rozwoju. Rozumiecie? Bo oni wiedzą, że to jest dla nich ważne. Nie huczą, jakby ktoś zwrócił uwagę. Wiecie, że jak się huczy na kogoś, kto ci zwrócił konstruktywną uwagę, to jest się kretynem. Kretyn robi takie rzeczy.
Czyli człowiek bez tarczycy. Już wiecie. Potrafią przyznać się do błędów oraz wyciągnąć wnioski z potknięcia porażeń. Potrafią to zrobić. Tacy ludzie. To nie jest dla nich problem. Jak rozwijać inteligencję emocjonalną? Bardzo krótko, dlatego że wiecie, znacie system, jak to działa. W celu rozwinięcia inteligencji emocjonalnej trzeba zacząć pytać siebie, co w danym momencie się czuje. W ogóle zacznijcie to robić na dzień dobry. Nie bójcie się tego. Zresztą co wam zależy? Ja się pytam, co wy tracicie. Zacznij sobie zadawać pytania. Nie Bogu, nie pytaj, błagam cię Boga. Panie, co ja czułem tak? Zostaw go. To nie jest jego sprawa. Ty się sam się pytaj. Sam pyta i sam otrzymasz odpowiedź. Bo ty masz się zdiagnozować, a nie Boga pyta. Powiedz mi, Panie, co ja czuję? Posłuchaj, jak się pytasz kogoś, co ty czujesz, to ty podpisujesz się pod papierem, że jesteś niepełnosprawny umysłowo. Błagam cię. No nie może człowiek pytać drugiej osoby, co czuje. Co mam zrobić? To ja jeszcze rozumiem, że się pytać Boga. Ale nie co czuję. Może do zapisu. Może prowadź sobie swój dzienniczek. Może zacznij robić takie rzeczy. To polega na przykład na zapisywaniu odczuwanych danego dnia uczuć oraz wyodrębnianiu sytuacji, które je wywołały. Wkurzy cię ktoś zapis. Wkurzył mnie ten i ten, bo powiedział, że jestem głupia do kwadratu. Na przykład. Rozumiesz, co powiem? To mnie wkurzy. Teraz zapamiętam, bo to jest wkurzenie. Bo to jest to coś. Prawda? Zadawaj takie pytania. Skąd wzięło się to uczucie? Prawda? Jakie myśli przychodziły przez moją głowę przed tym uczuciem? Prawda? Jakie decyzje podjąłem pod wpływem tej emocji? Takie trzy pytania. Przyglądaj się też, jak reaguje twoje ciało. Twoje ciało może reagować bardzo różnie. Kiedy się boisz, możesz sztywnieć. Rozumiesz? Przyglądaj się swojemu ciału. Kiedy się zdenerwujesz, na przykład mogą się ręce trzęść, coś, cokolwiek się może dziać, nie? Może mogą ci oczy łzawić, nie wiem, cokolwiek. Ale przyglądaj się swojemu ciału. Może być tak, że ktoś cię zdenerwuje i raptem powie, tak trzęsie się wszystko. Tak wszystko lata we mnie, lata wszystko we mnie. Lata wszystko we mnie. Dlaczego? Albo na przykład, że jakaś sytuacja powstaje, na przykład raptem natychmiast płaczesz. Natychmiast. Natychmiast. Uć się tego. Bo od tego zależy to, jak będziesz się komunikować z innymi ludźmi. Rozumiesz? To jest naprawdę bardzo ważne. I to po prostu jest miłosne. Amen, przyjaciele. Amen. Przyjmij, amen.